Cześć. Nie bój się, ja też się wystraszyłem. Zosia już do nas przyjechała. Chodzi sobie tutaj w kółeczko, tak? I do koników zaglądasz przez okienka. Zaraz cię puszczę do jakiegoś konika, żebyś się czuła troszeczkę tak. Żebyś się troszeczkę uspokoiła. Na razie tutaj chciałem cię wszystkim pokazać, tak? O, jak kopytkiem wyjrzeć, no. A kopytkiem tak proszę, że się już wystraszyłem. Wystraszyłem się. No dobra, już nie wraca się tyłem. No nie chcę z tobą się tutaj przepychać. Chodź. Chodź, pokażę cię wszystkim, zaraz cię puszczę. Chodź, nie nerwuj się, już spokojnie. Zosia podobna jest z koloru i z mordy do naszego ulubieńca, do kurduczego. Zobaczcie, trochę tu jest trochę jaśniejsza. Na mordze trochę ciemniejsza. Nie odwracamy się do mnie tyłem. Trochę też jesteś podobna do gumisia, tak? Fajna masz grzyweczkę tutaj ładną. Zosia dopiero przyjechała, jest troszkę zestresowana, tak? Zaraz pójdzie, znagle cię z jakimś kucykiem albo osiołkiem w boksie i będziesz na wynosie czuła bezpieczniejsza i spokojniejsza. No. Ale kopytkiem straszysz mnie. Chcielibyśmy tu z Zosią podziękować. Podziękować tu chcieliśmy z Zosią za podarowanie życia. Zosia sobie tu parę kółeczek zrobi, no. Proszę bardzo. Może ty kogoś na swoim grzbiecie woziła, że tak chodzisz w kółeczko, co? W każdym razie dziękujemy jeszcze raz i życzymy miłego dnia. Zapraszamy w odwiedziny do Zosi na Dzień Otwarty. Cześć.